Oficjalnie chciałbym Państwa bardzo gorąco przywitać. Dzień dobry, nazywam się Patryk Kuliszewicz. Jestem dziennikarzem Polskiego Radia. Dzisiaj będę miał dla Państwa przyjemność poprowadzić to wyjątkowe spotkanie. Dlaczego wyjątkowe? Szybko zdradzam, bo jest to pierwsze, naprawdę pierwsze spotkanie organizowane przez wszystkie spółki Danon działające na terenie Polski. A więc dzisiaj zaprezentowane zostaną efekty działań. Po prostu pokażemy to, co już się wydarzyło i co się dzieje. Co więcej, zaprezentowany zostanie również raport wpływu, z którym będziemy mogli się zapoznać, ale także dojdzie do bardzo poważnej deklaracji i do podpisania zobowiązań. Tak, przepraszam, ja wcale nie patrzę w oko kamery, tylko tam po prostu widzę tę deklarację, która z prawej strony ma jeszcze trochę wolnego miejsca i liczę, że dzisiaj znajdą się tam bardzo ważne podpisy. Grupa Danon zobowiąże się do i mamy 7 punktów, które dzisiaj szybko przeanalizujemy i przez nie przejdziemy. A warto wspomnieć, tak tytułem wstępu, że Danon to światowy lider na rynku żywności, dopasowanej do odbiorcy na każdym etapie życia. Jeżeli chodzi o grupę Danon w Polsce, to drodzy Państwo, to są 4 spółki działające w kraju nad Wisłą. To jest oczywiście Danon, a więc świeże produkty mleczne. To jest również Żywiec Zdrój, który w swojej ofercie ma wodę i napoje. To jest także Nutricja, a więc żywność dla niemowląt i dzieci, a także Nutricja Medyczna, która oczywiście w swoich zbiorach ma żywność medyczną. I tak, jeżeli chodzi o spółki, które działają na terenie Polski, one oczywiście nie tyle są zależne, co współdziałają, współgrają i współtworzą naszą rzeczywistość, bo łączy je bardzo wiele. Przede wszystkim podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, ale te 4 spółki, o których wcześniej wspomniałem, realizują wspólnie misję daną. I tę misję można w zasadzie opisać, scharakteryzować hasłem zdrowie poprzez żywność. No i dzisiaj, prezentując raport wpływu, myślę, że to właśnie Państwu pokażemy. A jeżeli chodzi o działania, podejmują je absolutnie wszyscy pracownicy pracujący w tych 4 spółkach, a więc 3,5 tysiąca osób zatrudnionych. No i działają oczywiście na terenie całego kraju, czyli w 12 lokalizacjach. Taka jest grupa Danon w Polsce.